Skąd ten piękny sweter? Gdzie kupiłaś kolczyki? Gdzie znajdę płaszcz na zimę? Gdzie najczęściej kupujesz buty? Dostaję takich pytań ostatnio bardzo dużo. I biorąc pod uwagę, że staram się promować odpowiedzialne podejście do mody, to doszłam do wniosku, że coś tutaj w komunikacji poszło mi nie tak. Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiejszy materiał to totalny clickbait. Zgadza się? Zrobiłam clickbait, ponieważ nie mam zamiaru poświęcać tego filmu na dzielenie się etycznymi markami odzieżowymi, ale zdradzę Wam w sekrecie, że na końcu nawiążę do tego. Tylko chciałabym podjąć temat etycznego, odpowiedzialnego podejścia do mody, który nie sprowadza się do tego, że wpadamy w obsesję kupowania etycznych ciuchów. Bo czym w ogóle są etyczne ciuchy? To jest bardzo trudne pytanie, to jest temat rzeka, ale zacznijmy od początku. Nie da się ukryć, że mamy duży trend nazywany właśnie tak górnolotnie modą etyczną. I nie zrozumcie mnie źle, uważam, że to jest wspaniały trend. Bardzo się cieszę, że zwiększa się świadomość konsumenta i też każdy robi to z innego powodu. Są osoby, dla których chodzi o naszą planetę, są takie, którym chodzi o ich zdrowie. Tutaj mam na myśli na przykład toksyczne chemikalia w materiałach czy też w barwnikach, które są używane do ubrań. Dalej są też osoby myślące o prawach człowieka, czyli o osobach, które w różnych podejrzanych warunkach te ubrania produkują. Albo może też tutaj chodzić o kwestie zwierząt i materiałów pochodzenia zwierzęcego, tak jak na przykład skóra czy jedwab, już nie mówiąc o futrach. Chociaż to akurat jest ciekawa kwestia, że tak, skóra nas tak nie za bardzo rusza, a futra nas bardziej ruszają. Ale nie o tym jest dzisiejsza dyskusja, moi drodzy. Są też osoby, które zweryfikują swoje podejście do mody tylko i wyłącznie dlatego, że jest trend na tą etyczność, lokalność i transparentność. Tak jak mówię, nie chcę tutaj dorzucać szyderczego tonu, bo uważam, że każdy powód jest dobry i jest to na pewno zmiana na lepsze. Niestety z moich obserwacji wynika, że nasza mania kupowania, tutaj konkretnie mania kupowania ubrań, po prostu przeniosła się, a raczej zmieniła się w manię kupowania etycznych ubrań. Czyli robimy dokładnie to samo, tylko że nasze sumienie jest spokojniejsze, bo to jest lepsze dla planety, lepsze dla ludzi, lepsze dla zwierząt, po prostu lepsze. Ale jednocześnie kupujemy sobie nowe rzeczy, więc nasze ego jest też zadowolone, bo mamy cały czas ten zastrzyk dopaminy, ponieważ kupiliśmy nową rzecz. Już od lat mówi się, że branża modowa jest bardzo problematyczna i bardzo kontrowersyjna i bardzo obciążająca dla środowiska, ale problemem z modą jest to, że my ubrań produkujemy za dużo. I na dłuższą metę to nie ma znaczenia, czy my te ubrania produkujemy mniej czy bardziej etycznie, tylko że produkujemy je w takiej ilości. A dlaczego produkujemy je w takiej ilości? Bo kupujemy je w takiej ilości. Jest podaż, ponieważ jest popyt. Jest popyt, ponieważ jest podaż. I to jest takie jedno wielkie błędne koło. I pomyślałam, że przytoczę Wam taką anegdotę. Moja znajoma powiedziała mi, że zamówiła sobie dres etycznej marki, ponieważ nie ma w czym chodzić w czasie lockdownu. Więc ja ucieszyłam się, że zainwestowała w coś z tego odpowiedzialnego sektora, po czym ona powiedziała mi, że zamówiła sobie takie zestawy, bluza i dresy w 4 kolorach. I ja pomyślałam sobie, moment, po co ci 4 zestawy? No, bo chcę mieć różne i to jest, to są etyczne marki, więc to jest dobre dla środowiska. I to było dla mnie taki moment dużej refleksji i zapaliła mi się lampka, że czas się temu przyjrzeć i nie pozwolić na to, żeby ten płaszczyk kupowania etycznych rzeczy po prostu nam zrekompensował to, że kupujemy za dużo. Dla porównania mam przykład całkowicie odwrotny, czyli
ja poszukująca jeansów. Nie mogłam znaleźć jeansów żadnych, a miałam konkretny plan już od wielu, wielu miesięcy, żeby sobie takie spodnie sprawić. I powiedziałam do mojej znajomej, że no, żadne jeansy etycznych marek na mnie nie pasują. I ona powiedziała, czy próbowałaś Kosa? Ja mówię, no nie byłam w Kosie, no bo Kos nie jest etyczną marką. Na co ona powiedziała, ale pytanie jest takie, czy ty będziesz te jeansy etycznie nosić? I tutaj całkowicie zmieniłam swoją perspektywę. Warto się zastanowić, czy bardziej okej jest kupowanie co miesiąc nowych rzeczy etycznych, czy kupienie raz na kilka lat nawet ubrania z sieciówki, ale założenie, że będziemy o nie dbać, będziemy je nosić i ono nam będzie służyć przez długi czas. Moje ulubione powiedzenie to, że najbardziej etyczne ubrania to te, które już mamy w swojej szafie. I wszyscy eksperci, z którymi rozmawiałam ze świata etycznej mody czy CSR-u w modzie, rozkładają ręce, kiedy pytam o to, które marki są etyczne, bo mówią, wiesz no, ciężko mówić o etycznych, dobrych dla środowiska i dla świata rozwiązaniach w sytuacji, w której produkujesz nowe śmieci. I oni wszyscy skupiają swoją komunikację na tym, żeby podważyć to, czy my w ogóle potrzebujemy kupić coś nowego. I tutaj chciałabym odesłać Was do różnych materiałów, które są dostępne w moich różnych mediach społecznościowych, głównie są to oczywiście podcasty poświęcone etycznej modzie, które mam nadzieję, że zgłębią te zagadnienia, które tutaj poruszyłam i wyjaśnią Wam skalę problemu. Szczególnie odsyłam Was do najnowszego podcastu z Asią Glogazą, właśnie o tym, jak przestać kupować. Ja przeczytałam jej książkę Wychodząc z mody, którą też Wam wielokrotnie polecałam i chciałabym, żebyśmy przede wszystkim zastanowili się, dlaczego kupujemy ubrania, za co chcemy się nagrodzić, dlaczego chcemy w ten sposób sprawić sobie przyjemność i przestawić sobie myślenie na podejście, że kupuję ubranie wtedy, kiedy jest mi ono potrzebne. Od czego ja bym w ogóle zaczęła, to przede wszystkim przyjrzenie się swojej szafie, zrobienia takiej rewizji tego, co noszę, a co nie. I tutaj właśnie książka Asi bardzo pomaga, czyli porządek i czystka w szafie. I następnie, jeżeli już dojdziemy do tego, że rzeczywiście konkretne produkty są nam potrzebne lub chcielibyśmy z jakiegoś powodu je mieć, to w odpowiedzialny sposób podejść do tego, jak je kupić. Ja bym tutaj zaczęła oczywiście od second handów, które są wspaniałe i w ogóle inspiracją do tego filmu jest moja wczorajsza wycieczka do Lumpeksu. Zupełnie przypadkiem po drodze weszłam do Lumpa i znalazłam wymarzone swetry. Marzyłam o tym, żeby mieć nowe swetry na zimę i bałam się, że ich nie znajdę tak łatwo w Lumpie i znalazłam i kupiłam 4 swetry i myślę, że będę je nosić przez najbliższe 10 lat. Więc zaraz po Waszej szafie drugą najbardziej etyczną marką jest Lumpeks, bo te ubrania już są w obiegu, dlatego dajmy im drugie życie. Natomiast kolejną też taką fajną rzeczą to jest oczywiście zajrzenie do szaf przyjaciółek, zajrzenie do szaf, nie wiem, naszej mamy, naszej babci, czy pójście na jakąś taką wymianę ubraniową, taki style swap, czy coś takiego. Natomiast jeżeli już te opcje z drugiej ręki się skończą, to wtedy rzeczywiście można spróbować znaleźć markę, której polityka najbardziej nam odpowiada. I tutaj mówię, każdy wybiera sam, co jest dla niego najważniejsze. I odpowiadając na pytanie z tytułu tego filmu, czyli jakie etyczne marki polecam, bardzo ostrożnie mogę powiedzieć, że ja jestem wierna dwóm markom, polskim markom, z których polityką się zgadzam. Jest to marka Elementy oraz marka Nago. Dodatkowo mogę powiedzieć, że świetne torby, wszystkie rzeczy, o których mówię, są oczywiście cruelty free i jak najbardziej przyjazne środowisku, jak się da, jak znam. To będą torby Aleksandry K. I też produkty marki Line, które, i właśnie tę marynarkę mam na sobie. Mogę też wspomnieć o marce Lovlin, o marce Seaside Tones. I tyle. Jest kilka pewnie jeszcze innych firm, o których nie wspomniałam, ale na czele z Nago, Elementami i Aleksandrą K. jest to naprawdę mała ilość firm, pod którymi mogę się podpisać, które ja znam, które kupuję, jeżeli czegoś potrzebuję. Wiem, że z zagranicznych marek też mamy Eco Alf, jeśli chodzi o taką bardziej sportową odzież. I jeżeli szukacie bielizny z organicznej bawełny, z naprawdę od
moim zdaniem bardzo rozważnej marki, to jest to Organic Basics. Także kochani, wybaczcie, że zrobiłam dzisiaj clickbait, ale ta pogadanka była dla mnie bardzo ważna. Trochę takie mój... nie wiem, jak to powiedzieć. Takie moje narzekanie, trochę taki mój ból egzystencjalny, ale bardzo nie chciałam, żeby mój kanał mówiący o etycznej modzie stał się platformą do napędzania konsumpcyjnej machiny pod hasłem to jest odpowiedzialne. Nie, uważam, że kupowanie ubrań nie jest odpowiedzialne i my jako uprzywilejowane społeczeństwo mamy obowiązek po prostu się zastanowić nad tym, jakie decyzje podejmujemy i wybierać te w zgodzie oczywiście z naszym sumieniem, ale takie, które będą wsparte jakąś edukacją w temacie. Także czekam na Wasze opinie, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!